Świat jest sprawiedliwy. Wszechświat może Ci tylko dać to, na co naprawdę zasługujesz. Czyste serce. Jeżeli mamy czyste intencje, to, co wysyłamy, do nas wraca. Jeżeli wysyłamy to dobre, piękne i pozytywne, to wraca do nas to piękne i pozytywne. I teraz na przykładzie tego rytuału finansowego. Nagrałam wtedy audio dla tego mężczyzny i powiedziałam: słuchaj, gdy będą przychodzić na początek bardzo drobne kwoty, bardzo drobne, to bądź za to wdzięczny, bo wszechświat będzie sprawdzał wibracje Twojego serca. Jeżeli będziesz wdzięczny, to jest tak jakby podziękować tej sile za ten przepływ finansowy, to coraz więcej ten worek obfitości będzie się otwierał. Jeżeli Ty jednak będziesz niewdzięczny, albo pojawi się takie odczucie: o Boże, tylko ileś tam, a ja oczekuję tyle i tyle, to ten worek obfitości się zamknie, ponieważ będąc tym śmiałkiem w tym lesie pełnym wyzwań, nie zdałeś tego życiowego egzaminu. Wszechświat musi sprawdzić, czy Ty naprawdę na coś zasługujesz. Czy jesteś w stanie być za to wdzięczna, wdzięczny i czy Twoje serce nadal będzie czyste i lżejsze niż piórko. Czyli w różnych etapach Twojego życia, jeżeli coś osiągasz, żeby to było łatwiej zrozumieć, pracujesz nad jakimś projektem i wkładasz w ten projekt bardzo dużo Twojej siły, Twojej mocy i nic się nie dzieje, albo pojawia się coś bardzo, bardzo małego, to musisz docenić to małe, podziękować za to małe. Na przykładzie, pracujemy w rytuale finansowym nad taką kwotą, dajmy na to, no jakoś tak szybko, 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych, oczekujemy tej kwoty 20 tysięcy złotych, a tutaj ktoś nam daje 20 złotych. Jak zareagujesz? Rozczarowanie? No jak to, przecież ja czekam na 20 tysięcy, a nie na jakieś głupie 20 złotych. No to już wiadomo, że nie zasługujesz na tą kwotę. Wszechświat to widzi, masz nieczyste serce, więc worek obfitości prawdopodobnie zostanie zamknięty albo otrzymasz jeszcze 2-3 kolejne próby. Jeżeli znów w ten sam sposób zareagujesz, no to znaczy, że nie jesteś gotowa, nie jesteś gotowy na to dobre i piękne. To są te próby. Jeżeli jednak przyjmujemy to 20 zł i widzimy tą symbolikę, tu było 20 tysięcy, a tutaj jest 20 zł, 20, nowy początek, nowa era, to znaczy, że wszechświat jednak wysłucha mojej prośby i testuje mnie teraz w tym odbiorze, to jeszcze bardziej czuję za to wdzięczność, no to tak i pojawia się ta większa suma. To jest oczywiście przykład z życia, taki bardzo prosty, bardzo życiowy. Jeżeli robisz jakiś projekt i w tym projekcie wszystko się blokuje, wszystko się hamuje, nic nie idzie do przodu i nagle pojawia się jakiś drobiazg, coś jednak się uda, a Ty: o Boże, ja tutaj czekam, żeby to i to się pojawiło, a tutaj tylko to się pojawia, to znaczy, że nie zasługujesz, Twoje serce nie jest czyste, Twoje serce nie jest lżejsze niż piórko i prawdopodobnie nie otrzymasz więcej. Ponieważ wszechświat jest sprawiedliwy, wszechświat może Ci tylko dać to, na co naprawdę zasługujesz, jeżeli o to prosisz i wierzysz w to, że to otrzymasz, a jednocześnie, gdy otrzymujesz etapami, to masz wdzięczność za to wszystko. Ja w moim życiu przerabiałam to tysiące razy. Takie przerabianie od początku do samego końca, stopniowania tego dobra w różnych dziedzinach mojego życia. I znam to z mojego własnego doświadczenia, że jeżeli czujesz wdzięczność, jeżeli dziękujesz za to, co otrzymujesz, to jest tego coraz więcej. Jeżeli wysyłasz do wszechświata pretensje na zasadzie: dlaczego tylko tyle, to jesteś jak ta zła siostra w bajce, która na końcu zostanie oblana smołą. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ w różnych dziedzinach Twojego życia, jeżeli stajesz przed jakimś życiowym egzaminem, to zawsze o tym pamiętaj. O tym, żeby prosić, o tym, żeby wierzyć i o tym, żeby dziękować. To są takie podstawowe 3 etapy, żeby tego dobrego, żeby tego pięknego było coraz więcej w Twoim życiu.
W momentach życiowych egzaminów czekają na nas w tym lesie, gdy wchodzimy do tego lasu i stajemy przed tymi różnymi wyzwaniami. I potwory z jednej strony, czyli lęki, strachy, obawy, dramaty, traumy, ale czekają również fałszywi przewodnicy. Iluzja, ponieważ księżyc, osiemnastka to również iluzja. Ale żeby pokonać iluzję, to znowu otrzymujesz klucz. Czyste serce. Twoje serce wskazuje ci prawdę. Twoje serce wskazuje ci prawdziwe autorytety, prawdziwych przewodników. Jeżeli twoje serce jest lekkie i czyste, to otrzymasz te właściwe wskazówki. Jeżeli jednak jesteś w strachu, lęku, niepewności, niewdzięczności, braku wdzięczności, no to bardzo szybko pojawi się taki przewodnik, który mówi: ja znam drogę, chodź za mną, tędy na skróty. Ile jest takich bajek, gdzie ten śmiałek będzie zwabiony w grzęzawiska, bo mu ktoś powie: tędy jest droga na skróty. Ty się nie musisz tak męczyć, ty nie musisz tak długo czekać. Chodź za mną. Jakie to ma znaczenie dla twojego życia? Pójście na łatwiznę zawsze jest niewłaściwym wyborem. Tak jak pozostawanie w strefie komfortu. Ostatnio miałam fascynujący temat z jednym z naszych wojowników, wojowników światła, na temat tego pozostawania w strefie komfortu, czyli na zasadzie: nie widzę tego złego, nie widzę tego złego, to nie ma ze mną nic wspólnego, ja tutaj sobie żyję w czystości, żyję sobie w lekkości i tak dalej, a wszystko, co mnie kusi, wszystko, co złe, to udaje, że tego nie ma. Jeżeli przed czymś uciekamy, to nas goni. Czyli jeżeli uciekamy przed drapieżnikiem, on nas goni. Jeżeli stajemy twarzą w twarz, to drapieżnik dochodzi do wniosku: o, nie ucieka. Nie ucieka, a to ja poszukam sobie innej ofiary. I tak samo jest z czymś, przed czym uciekamy, udajemy, że to nie istnieje, to prędzej czy później nas dogoni i dopadnie. Lepiej stanąć, popatrzeć na to z wyższej perspektywy, z zaufaniem w siebie, w swoją siłę, moc, wytrwałość i wytrzymałość sosny, czyste serce i w tym momencie to, co cię goniło, to, co za tobą biegło, traci moc. Jest taka piękna ta piosenka, pamiętasz? Kiedyś już o niej mówiłam, Katy Perry, Raw, gdzie ona spotyka się z tym tygrysem strachu, a potem tego tygrysa ujarzmia. Przepiękna symbolika moim zdaniem. Tak mi się od razu kojarzy z tym błaznem, którego tygrys kąsa w nogę. Ale idziemy dalej. Pozostawanie w strefie komfortu. Oczywiście, że jest cudownie żyć sobie z radością, lekkością, w jakiejś tam oazie, spokoju i po prostu sobie siedzieć w strefie komfortu. No i każdy w pewnym momencie swojego życia ma taki moment, że potrzebuje takiej stabilizacji. Problem pojawia się w tym momencie, jeżeli zostajemy w tej strefie komfortu ze strachu przed tym, co na zewnątrz. Czyli jeżeli wybieramy fałszywe kompromisy. Siedzimy sobie w złotej klatce, ale to jest klatka. To nie jest dobre rozwiązanie. Czasami bowiem trzeba skonfrontować się ze swoim cieniem, ze swoim lękiem, strachem, ze swoimi wadami, ze swoimi słabościami. Czasami trzeba coś usłyszeć, jakąś konstruktywną krytykę. Czasami trzeba spotkać się z ludźmi, którzy są do nas wrogo nastawieni, żeby wyjść ze strefy komfortu, ponieważ poprzez pokonywanie trudności, pokonywanie wyzwań, jesteśmy coraz silniejsi, coraz mądrzejsi i przechodzimy na wyższy poziom. To jest tak samo jak wojownik. Jeżeli wojownik sobie siedzi w strefie komfortu, to bardzo szybko jego miecz zardzewieje i gdy pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, nie będzie w stanie się obronić. Ale wojownik, który zawsze pielęgnuje swój miecz, symbolika, pielęgnuje swój miecz, czyści go, poleruje, ćwiczy nim na co dzień, jest coraz lepszy. Praktyka czyni mistrza.